Planer finansowy, czyli szablony dotyczące naszego domowego budżetu. Planer będzie idealny, aby ustalić nasze finansowe cele w skali miesiąca, roku, a nawet kolejnych lat, zbudować motywację i śledzić postępy w oszczędzaniu, zarządzać i w bardziej świadomy sposób kontrolować swoje wydatki, a także nadzorować wysokość naszych rachunków. Planer nie jest datowany, także jest to inwestycja wieloletnia, posłuży na kilka lat do przodu. Pierwszy szablon to kalendarz finansowy, aby zapisać większe wydatki lub wpływy przychodów w skali miesiąca. Następnie sekcja szablonów dotycząca rachunków, czyli różne sposoby na zapisywanie rachunków. Tutaj mamy na przykład w skali miesiąca. Zapisujemy sobie opis danego rachunku, na przykład internet, jaka była kwota, datę płatności i odhaczamy, jeśli zostało ono zapłacone. Kolejny przykład, jak możemy rozpisać rachunki, tutaj akurat w skali roku. Zapisujemy sobie internet, który dzień miesiąca, jaka kwota. Następnie możemy podliczyć taki miesiąc, wpisać go w podsumowaniu roku, a na koniec roku podsumować cały rok. Tutaj jeszcze inny sposób, aby zapisać rachunki. Wpisujemy sobie tutaj kategorię internet, datę rachunku, kwotę i odhaczamy, jeśli było zapłacone. Na podstawie takich kart dotyczących rachunków uzupełniamy sobie bilans miesiąca za pomocą kategorii, na przykład jedzenie, rozrywka, zdrowie, mogą być jakieś jeszcze inne opłaty i robimy podliczenie całego miesiąca. Szablony dotyczące oszczędzania. Tutaj akurat przykład skarbonki na daną sumę, czyli na przykład 1200 zł i zapisujemy sobie, ile już pieniędzy włożyliśmy na przykład do naszej koperty. Szablon grosz do grosza jest w wersji nieuzupełnionej i uzupełnionej, czyli na przykład za pomocą takich kwot możemy na koniec roku uzyskać 765 zł. To jest przykładowe uzupełnienie, oczywiście każdy może sobie to zbudować na swoich kwotach, ale taki jest przykład. Kolejny szablon oszczędzania to taka bardziej zabawa w formie kolorowania, za pomocą której możemy zaoszczędzić 1400 zł. Czyli na przykład mamy 10 zł, szukamy woreczka z tą kwotą, kolorujemy i wkładamy tę sumę do koperty. Lista zakupów, czyli jakieś większe wydatki, na przykład opony zimowe, z jakiego sklepu, kwota i czy zostało zakupione. Bilans roczny również możemy podzielić na kategorie pisane tutaj pionowo w skali całego roku. Roczne wydatki. Trochę inne spojrzenie na cały rok. Również możemy sobie tutaj zapisać takie większe wydatki w skali roku, czyli na przykład opony zimowe albo rower na wiosnę, żeby potem uwzględnić je w budżecie danego miesiąca. Szablony dotyczące wydatków. Tytuł, kategoria, data, kwota i czy na przykład płatność była dokonana kartą. Przychody, opis, na przykład wynagrodzenie, kwota i data, w który dzień wpłynęło to na nasze konto. I ostatni szablon, tak? Ostatni, to moje subskrypcje, czyli szablon, który pozwala nam kontrolować zapisy na dane subskrypcje, na przykład Netflix. Możemy sobie zapisać login i hasło, miesięczną kwotę i dzień rozliczenia. Szablon zawiera 16 starannie zaprojektowanych stron do druku.